zabezpieczony uchwałą numer 28 378 2012 roku 19 z dnia 20 listopada 2012 roku na remonty dróg chodników osiedlonowych Bieżany na realizację następujących zadań. Dofinansowanie remontów chodników osiedlonych Różanka 36 tysięcy złotych. Dofinansowanie zadań remontów osiedla Kozłów 36 tysięcy złotych. Uzupełnia się listę rokliwych zadań poniżej w punkcie 5 do 3 osiedla na Kozłówce o zadań modernizacji parkingu ulicy Osiedla 37. Paragraf 3 uchwała wchodzi w życie z dniem. Kto z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę. Ja jeszcze chcę dopytać, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, czyli mamy wszyscy świadomość taką, że z Bieżanów Nowy, z remontu ulicy Telimeny w kwotie 172 tysiące odejmuje sobie kwotę 72 tysięcy na remonty tych dwóch, trzech, różnych innych enklawarek dzielnicy, tak? Tak. Okay, znaczy to nie był tylko remont Telimeny, bo tak, tam remont jest Na remont Telimeny było ile? Nie było 172 na remonty. A na remonty, tak. Na Bieżanowie. Tak. A jest ale to... jakie mamy szanse, kiedy będą szanse, że będziemy mieć pieniądze na remonty dalej? Na remonty? Telimeny? Nie, 100 tysięcy jest. Co? Dobrze, pan Lero ma głos, proszę bardzo. No, chciałem zapytać, co jest w punkcie 5, co ma Kozłówek tam u siebie, że uzupełniamy go w punkcie 5, do czym remont, modernizacja parkingu przodu. Bo nie było tego punktu, modernizacja parkingu. A teraz powiem tak Państwu, dlaczego jest to uzupełnione. Dlatego, że tak jak mówię, było to zadania priorytetowe. Chciałbym, żeby w powierzonych było, nie było bodajże punktu 5, czy był? Był według wskazań? Nie, było 130 tysięcy na remont Kozłówka. Tak, i było według wskazań. I punkt 5, modernizacja, to mówię to, co mówiłem przy placówkach, żeby to szło w paragrafu inwestycyjnego, nie w paragrafu remontowego. Była okulna 9 i lotowa. I będzie teraz to, żeby to szło w paragrafu inwestycyjnego. Czyli 166 tysięcy. Jeszcze tak. Chciałbym jedną rzecz taką powiedzieć, że jeżeli mówimy o zadaniach, to byłoby ładnie, bo to już Państwo sami żeście podkreślali wielokrotnie, gdyby to było omawiane na komisjach. A czyli ja już odpowiem. W wielu rzeczach po prostu tutaj omawiane jest i podejmuje grupa radnych inicjatywę i sprawa załatwiona. Komisje o tym nic nie wiedzą, ale po prostu poza komisją się to odbywa. Dziękuję. Już odpowiem. Rzeczywiście no, że uwaga jest. Pan teraz powiem tak, to też wynikało z czasu, który był narzucony na to zadanie. Mówię, było dzisiaj ostatnie spotkanie, w którym były pewne ustalenia, które no, chcieliśmy powiedzieć, było to spotkanie. W czwartym prawie, w którym chcieliśmy pewne rzeczy z Nowego Bieżanowa tracić, więc można powiedzieć, że nie było możliwości, żeby to komisja. Natomiast będę się rzeczywiście starał. Tak, natomiast grupa radnych zgodnie z istniejącą ilością podpisów miała prawo podnieść i rada musiała to rozpatrywać. Czy ktoś chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo, pan przewodniczący komisji. Ja jeszcze może wyjaśnić Państwu do końca, bo tak też, żeby nie było konstelacji, że są środki przeznaczone na szkołę podstawową 24. Tak, pierwsza sprawa, jest to szkoła na terenie Nowego Bieżanowa, gdzie jesteśmy wybrani z tego rejonu. Druga historia jest taka, że przez kilka ostatnich lat doproszono do sytuacji, że gdyby nie, przyznam się, że z jednej strony podziwiam Panią Dyrektor, z drugiej strony szokowany jestem jej podejściem, powierzę na sobie duży bar, bo praktycznie ta placówka, mówimy o filii. Wszyscy kojarzą szkołę podstawową nr 24 jako budynek, w którym mieści się gimnazjum numer 29 i szkoła podstawowa 20. Ja przepraszam, że będzie słowo jeszcze uzupełnię, że ta filia kiedyś była żłobkiem i ona tak zmieniała przeznaczenie. I ona tak naprawdę, szkoła ją odzyskiwała, część poprzedzała to słowo, wiesz, wyjaśnię, że to na przestrzeni lat ewoluowało, no i część tych pomieszczeń wymaga sporych nakładów finansowych, żeby to dostosować do szkoły, a szkoła mimo wszystko, mimo tego niżu demograficznego, z jakimiś tam problemami lokalowymi boryka się, bo ma jeden budynek z gimnazjum i sporo tych oddziałów klasowych jest, bo jest, o ile nie pamiętam, mieli około 27 czy 8 oddziałów klasowych, a jest chyba 16 tylko w szkole głównej. No ja wiem, tylko to była głupota utworzyć w jednej szkole, dwie szkoły. I to, co pan przewodniczący wspomniał, jesteśmy na od dnia dzisiejszego posiadaniu dokumentu, który podała pani dyrektor, na lata
teraz tylko to pytanie z tego budynku, bo tam na górze ten budynek jest wykorzystany na... Ale część będzie wykorzystana na szkołę i tam o tą część, która jest... Ale zaraz, a te instytucje pod tytułem fryzjer i te... Znaczy to one no, mogą wyrównać sobie elewację i swoje okna powylinianie. Natomiast w tamtej części nie są... Na razie są podpisane umowy, właśnie my nigdy nie znajdziemy umowy, które podpisała poprzednia dyrekcja do pewnego okresu. No wiem. Tak to jest uwarunkowane. Ale nie, czy nie można było tam tworzyć... Co zrobi pani dyrektor w momencie wygaśnięcia tej umowy, to trzeba... No być może to jest twoja propozycja, to jeszcze na dzień dzisiejszy dyrektorem nie jest. Nie będę. Dobrze, głosujemy tą uchwałę. Nie wiem, skąd ta złośliwość, moim zdaniem. No nie, no bo tak atakujesz wszystkich, pouczasz. Bardzo bym prosił przewodniczącego. Bardzo ja pouczyłam. Dobrze, głosujemy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, bo to... Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada... Przepraszam, bardzo nie zauważyłem. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że Rada przyjęła...